Witam ponownie. Teraz przejdziemy do kwasu azotowego rozcieńczonego. Ponieważ jestem akurat przeciwnikiem stosowania określeń kwas stężony, kwas rozcieńczony, ponieważ nie ma ostrej granicy pomiędzy jednym a drugim kwasem, dlatego że jak widzieliście Państwo przy tym 52% kwasie, także się wydziela głównie NO2. No aż kwas taki 60% też de facto jest trochę rozcieńczony w porównaniu z tym kwasem, który jest stężony, czyli 67%. Tu postaram się go zmieszać tak mniej więcej pół na pół, o chyba trochę przedobrzyłem, więc mniej więcej będzie tyle wody i wlejemy mniej więcej tyle samo kwasu tak na objętość, czyli chyba jest. Ok, zamieszamy. Teoretycznie nie powinno się wlewać wody do kwasu, co myślę, że wszyscy wiedzą, ale na szczęście kwas azotowy, oczywiście rozlałem, nie reaguje, nie wydziela tak gwałtownie ciepła w kontakcie z wodą, jak to robi kwas siarkowy. No, rozlejemy go sobie znowu do kilku probówek i zobaczymy, jak się zachowują poszczególne metale. Może rtęć teraz już pominiemy i zaczniemy od srebra. No, wsypię srebro do pierwszej probówki. Nie za dużo go wrzuciłem. No, pozornie nic się nie dzieje. A to dlatego, że kwas musi sobie najpierw poradzić z powierzchnią metalu, a dopiero potem się zająć samym metalem. No to miedź. Na razie pozornie brak reakcji. Ok, zobaczymy jak cyna. No, cynie jak widać to nie przeszkadzało. Również roztworzyła się i to błyskawicznie z wytworzeniem jasnego osadu. Miedź jeszcze nie zaczęła reagować, ale jest bardzo ładny kolor nabrała od tego, że jej powierzchnia się w tej chwili oczyszcza. O, już chyba zaczyna się coś dziać. No, jeszcze może chwilę poczekamy. No dobrze, no to żelazo. Zobaczmy, co się stanie, jak wsypiemy żelazo. O, proszę popatrzeć, roztwarza się i daje gaz, mimo wszystko, jeszcze brunatny. Ja myślę, że tutaj się wydziela mieszanina tlenku bezbarwnego tlenku azotu i tego brunatnego tlenku azotu 2. Zaraz zobaczymy, czy po prostu ten czy to po prostu będzie nam jaśnieć, czy nie. Myślę, że to jest mieszanina jednego i drugiego, bo to dymi zdecydowanie mniej niż poprzednim razem, czyli po prostu jest to mieszanina dwóch tlenków. Gdybyśmy ten kwas jeszcze rozcieńczyli i wrócili żelazo, to powstałby nam roztwór zielony, dlatego że żelazo jest łatwiej utlenić na żelazo 2 niż na żelazo 3, a im bardziej kwas rozcieńczamy, tym mniejsza jego siła utleniania. I wtedy byśmy otrzymali roztwór zielony od tworzącego się azotanu żelaza 2. Co jeszcze nam tutaj by zostało? Na przykład o, z ciekawszych metod, może cynk. Może cynk. No, chodź tu. Ta granulka się nie zmieści, to może ta. No i popatrzymy. Jedną chwilę, poczekamy, aż on jest trochę pokryty tlenkiem, aż był biały po wierzchu, więc sobie poczekamy. W międzyczasie wrzucimy jeszcze może magnez. O i proszę zobaczyć. Zaraz nam on oczywiście zniknie, ale też wydziela się trochę tlenku azotu. Czyli gdybyśmy ten kwas jeszcze bardziej rozcieńczyli, to prawdopodobnie by się już wydzielał prawie czysty tlenek azotu. Tutaj wydziela się on, reakcja biegnie wolniej, bo powierzchnia jest mniejsza przez to, że to jest granulka, ale widać, że jest lekko żółtawy, czyli prawdopodobnie też trochę dwutlenku azotu, a być może on też powstaje przez utlenianie się na powietrzu. Co prawda nie chcę tutaj robić reakcji na jeszcze bardziej rozcieńczonym kwasem, bo w kwasie byśmy tutaj musieli długo siedzieć. O, proszę zobaczyć, miedź zaczęła reagować, aczkolwiek reakcja idzie powoli. Lekko niebieski roztwór już się w tej chwili
pojawił. Oczywiście gdybyśmy to ciut podgrzali, no to, to wtedy byśmy mieli roztwór intensywnie niebieski już w tej chwili. A magnes, jak widać, szybko zniknął. Ok, dziękuję za uwagę.